No wiadomo, że każdy by chyba o tym marzył i bardzo by chciał. Akurat w moim przypadku jest tak, że kilka tych medali się udało zdobyć, więc fajnie było iść za ciosem, ale no nie jest łatwo zdobywać te medale, więc to nie jest takie proste i zobaczymy, co los przyniesie. Ciężkie pytanie, bo generalnie często mi się zadaje właśnie, kiedy wrócę do Tarnowa i jak to będzie wyglądało i tak dalej. No cały czas jestem zawodnikiem Unileszno i bardzo mi się podoba, jak wygląda u nas w klubie wiele rzeczy i ja na pewno nie mam na co narzekać. Jest wszystko bardzo profesjonalnie prowadzone, więc tym bardziej dlaczego miałbym cokolwiek zmieniać. Natomiast zobaczymy, co życie przyniesie. Oczywiście bardzo to, co się dzieje w Tarnowie, bardzo mnie to obchodzi i wiadomo, nie obchodzę koło tego obojętnie, więc no zobaczymy, co będzie się dalej działo. Mieszkam cały czas w Tarnowie, natomiast jeżdżę w Unileszno. Na razie nie, z tego względu, że po prostu moje myśli są bardziej właśnie ku sprzętowi i po prostu staram się myśleć o tym, co zrobić, żeby ten sprzęt był jeszcze szybszy. W innych latach, jak właśnie mniej więcej byłem zadowolony z tego sprzętu i z siebie, to wtedy myślałem nad designem, natomiast teraz jakby nie mam na to głowy i póki co staramy się ulepszać, może nie do końca wychodzi ulepszanie, ale coś zmieniać w tym, co jest. Bo Moro jednak do dzisiaj bardzo mi się podoba, jest bardzo popularne, więc na razie to zostaje, a zobaczymy, co dalej. No nie do końca, bo w sumie z Anglią rzeczywiście miałem 2 lata tylko doświadczenia, tam powiedzmy z małymi jeszcze innymi przygodami. Natomiast co do Ligi Szwedzkiej, to długo jeździłem i tak naprawdę jeszcze w klubie, który był najwyżej położonym w Szwecji, w którym jeździliśmy i tak samo mieszkałem w Tarnowie, więc tak naprawdę dużo jeździliśmy się. Trzeba też pamiętać, że Szwecja to jest wyprawa 3-dniowa. W Polsce czy tutaj w naszych okolicach wyjeżdżamy na 1 dzień na zawody i jesteśmy z powrotem, a tutaj to trwa aż 3 dni i trzeba to brać też pod uwagę. Też w międzyczasie, co nie jeździłem w Szwecji, tak naprawdę i tak były różnego rodzaju plany, żeby tam jeździć, natomiast konsekwentnie, kończąc jakby ten wątek, jest tak, że no nie udało mi się do tej pory w żadnym klubie szwedzkim wystąpić, więc na razie zostaje to podobnie tak, jak było. Czy była jakaś przeszkoda, nie wiem, w mojej karierze, że nie jeżdżę w Szwecji? Wydaje mi się, że nie do końca, bo mój poziom nagle by się zdecydowanie obniżył, a wiadomo, staram się być w coraz na lepszym poziomie niż jestem, natomiast no, udaje mi się utrzymać ten, który jest, a czasami nawet utrzymać ten poziom jest ciężko. Każdy by chciał, żeby od razu ktoś się pojawił i był mistrzem świata. Natomiast to jest długa i kręta droga. Też czasy się troszeczkę zmieniły, inaczej to w ogóle wygląda niż, nie wiem, na przykład ja zaczynałem, więc wydaje mi się, że jest trochę trudniej. Więc tym bardziej trzeba być cierpliwym. Więc na razie wydaje mi się, że wszystko wygląda w miarę okej. Jedni mają lepsze papiery do jazdy, drudzy troszeczkę gorsze, ale ja uważam, ja wierzę bardzo w ciężką pracę, więc nie jest powiedziane, że nawet ci, co już zdali licencję, no już wszystko jest przed nimi, a natomiast następni się uczą, więc zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Tak. Sytuacja jest taka, że na ręce, na dłoni dokładnie mam tłoka żużlowego, a na przedramieniu mam z każdej strony jakby korbowód narysowany, nie wiem jak to powiedzieć, wytatuowany.
I co? Moja historia jest taka, że najbardziej cieszę się z tego, że to Maciek Fludziński właśnie wykonywał to dzieło i spędziłem przy tym z nim dużo czasu i tak naprawdę on ujął mnie swoją gdzieś tam swoim życiem i ten czas, który spędziłem z nim, był świetny. Czy będę kontynuował dalej? Zobaczymy. Na razie po prostu jestem zadowolony, że mogłem przeżyć taką przygodę, natomiast generalnie zastanawiam się nad palcami, żeby je bardziej zapełnić niż iść bardziej do łokcia czy pachwiny, pachy. Natomiast na razie są jakby dla mnie ważniejsze rzeczy i priorytety życiowe i zaczyna się sezon zaraz przed nami, więc na razie o tym nie myślę. No wiadomo, jak co sezon coś przygotowujemy, tylko nie chcę jakby za dużo zdradzać, bo to wygląda tak, że co zima gdzieś tam, w każdą zimę wymyślamy coś powiedzmy innego, żeby przetestować, żeby zobaczyć, czy coś będzie na lepszym poziomie. No i co, jesteśmy w trakcie tak naprawdę też przygotowań się właśnie do nowego sezonu i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Co sezon tak naprawdę coś się zmienia, bo tak to by było monotonią. Natomiast w tym momencie jest tak, że jeśli coś jeszcze możesz inaczej zrobić, przygotować, spróbować i tak dalej, ten sezon wtedy jest ciekawszy, a zawsze są też jakieś rozwiązania. Więc no zobaczymy. Jak siądą silniki, to też wiem, że pewność siebie będzie większa. I wtedy fajnie się jeździ i fajnie ten sezon jest. Natomiast jak coś nie wychodzi, bo wtedy jest ogromnie dużo pracy, zazwyczaj jest dużo zawodów, bo co byś nie robił, to i tak będzie źle i wtedy nie jest tak kolorowe, jakby się chciało i wtedy sezon jest trudniejszy, ale jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że w tym roku będzie pozytywnie. Każdy po części, na pewno trener jest w tej roli. No, mega się odnajduje, ponieważ on potrafi w nas, nie wiem, stworzyć wiele takich fajnych rzeczy, że my się czujemy jak rodzina, jak w domu i niczego nam nie brakuje, więc tutaj bym podejrzewał, że tak naprawdę no, trener Piotrek Baron, on jakby wie dokładnie co, jak trzeba podejść, a przy okazji jeszcze przy takich spotkaniach jest kolejna fajna sprawa, to, że bardzo dobrze gotuje. I po prostu, jeśli możemy razem sobie do kupy sobie usiąść i naprawdę na luzie posiedzieć i spędzić dobrze czas, to przy okazji jeszcze właśnie Piotrek, nie dość, że fajnym podejściem, to jeszcze tak naprawdę kulinarnymi swoimi umiejętnościami, no po prostu nas zdobywa. No od zawsze był Tomasz Golob, Tony Rickardson i tak wiadomo, w międzyczasie podpatruję wielu gdzieś tam zawodników. Ja w ogóle mam taką sytuację, że ogólnie lubię w domu na przykład nie włączać prędzej normalnych kanałów, tylko włączać sobie właśnie historię różnych zawodników, dokumenty. Jakoś nie wiem, z racji, że wiem, że w sporcie i ogólnie w życiu wiele rzeczy się wydarza i dzieje i jest wiele ważnych rzeczy i też wiele przeszkód, więc lubię po prostu słuchać o sportowcach różnych historii, co się u nich działo i też po prostu to gdzieś dodaje mi otuchy, że po prostu wszyscy mieli tak naprawdę ciężko, że ta droga jest trudna, nawet jak już jesteś czy na dnie, czy jesteś u samej góry, to jednak dużo się dzieje, tylko nie wiadomo nigdy, na którym miejscu skończysz, a może też tak być, że jesteś na szczycie, a tak naprawdę w głębi będziesz na dnie i czasami w życiu coś się musi wydarzyć złego, żebyś ty w końcu wszedł na dobrą drogę, na dobry szlak i po prostu odrodził się na nowo, stał się innym człowiekiem.